Mamy kolejny piękny poranek w Lesidzie Miejskim. Przedostatni. Przedostatni. Co by tu powiedzieć? No? Ciapramy się dalej w tym gównie. Tak wygląda kurwa ścieżka. Tak wygląda szlak turystyczny. To jest dobrze tutaj, no dokładnie. Na Magórę Małastowską. To jest taki charakterystyczny dźwięk dla Beskidu Niskiego. Mlask, 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 mlask. Co tam znalazłaś? Takie mlaskanie jest bardzo charakterystyczne tutaj dla Beskidu Niskiego. Jest fajnie w sumie. Jak zawsze. Trochę grzybów. Trochę grzybów mamy. W ogóle tu jest zatrzęsienie grzybów. Po prostu takiej ilości rydzy. Rydzę? Takiej ilości rydzy to jeszcze w życiu nie widziałem, jak tutaj po prostu tonami koszą. Ja pierdolę, co tu jest, Baśka. No trzeba to nakręcić po prostu, przejście tego gówna. No to mamy dwa rydze na krzyże. Gospodarze to po prostu tonami. Wrzuć je do tego, do kieszonki tutaj bocznej, no na razie. Po prostu koszą tonami. To jest chyba prawdziwe. Gdzie? Nie. Nie, 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 to nie prawdziwe. Po prostu no rzeźnia. Nie wiem jak to przejść w ogóle. Tędy chyba, no bo co? Jakimiś kraczorami się trzeba przebijać. Nie no, masakra, po prostu masakra. Jeszcze koniami zryte, bo to jest koński szlak. Tak, jeszcze koni zryte, bo to ktoś tu przejeżdżał. I ja pierdolę. Po prostu jedno wielkie bajoro. No ale w sumie nie na darmo nazywają ten Beskid Beskidem błotniskim. Jeszcze w nocy polało, dość mocno podobno. Nie wiem, bo myśmy spali dzisiaj jak dzieci. Po wczorajszym wieczorze. Nawet się nie udało dopić tego, co było do dopicia. Jak zawsze. I dzisiaj na leciutko na Górę Małastowską. Siedzimy później w schronisku. Jakiegoś browarka trzeba będzie szczelić. A jeszcze szukamy dwóch cmentarzy wojennych, które są podobno gdzieś przy jakiejś ścieżce końskiej, która odchodzi bezpośrednio na szczyt na Góry Małastowskiej. Będziemy to chcieli znaleźć. No zobaczymy. No tutaj też idziesz końską w sumie. Bajzel. W sumie tak. Znowu trzeba jakimiś krzaczorami się przebić. No ale tego to już się chyba suchą nogą nie uda przejść. No przecież to jest tak zryte.
Wpadłem. Nie, wyłączę tą kamerę, bo się jeszcze wypierdzielę przez nią. Doszliśmy do cmentarza wojennego numer 59 z roku 1915 projektu Duszana Jurkowicza. Zostało tutaj pochowanych 60 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 20 żołnierzy armii rosyjskiej. No to dochodzimy do Magury Małastowskiej. Błoto się skończyło. Prawie. A my dochodzimy do cmentarza wojennego numer 58. 59 był ten na dole. Jest prawie, jest prawdę powiedziawszy potężny. Zaraz to zobaczycie. Zrobię panoramę. Baśka męczy psa. Sam przyszedł, nie męczy. No w sumie sam przyszedł. Widać go. No i w sumie co? Kończymy w zasadzie wypad na Sreńsku na Magórze Małostowskiej. Mamy 15 minut wejścia do drogi, no i trochę musimy jeszcze pewnie zbutować, żeby jakiegoś stopa złapać na Gładyszu i na Smerekowiec. Wylądowaliśmy jakieś 170 km od punktu początkowego. Także buty doszły. Na trytyczce, na kropelce. Ilości przepitego piwa to nawet nie policzę. Ilości przepitego jabłka tym bardziej. Nie wiem, jabłka nie było za dużo. No ale ostatnie parę dni to coś nie gorzoła. Także... Alkoholiking. Daliśmy radę. Co prawda plany... Pan się posypał na samym początku. Nie. Improwizacji było. Improwizacji było troszkę, także... I teraz trzeba wrócić niestety do rzeczywistości. Zdrówko wszystkim, jeszcze pewnie się odezwiemy. Jutro. Pewnie tak. Bo jutro robimy ewakuację na Uście Gorlickie. I później z Uścia jeszcze mamy bezpośrednio do Krakowa. A jeszcze chcemy... obiad w Homoli. Jeszcze obiad w Homoli, oczywiście. No i oczywiście jeszcze cerkiew
Puście Gorlickim, bo w środku będzie otwarte jutro. Także chcemy to też zobaczyć. No i co jeszcze? Tyle na razie. Na razie tyle. No jutro ewakuacja w Kraków i później niestety autostrada do piekła. Highway to Hell do Bielska Białej. Do zobaczenia, dzieciaki. Zostali w górach nasi święci, zima im w twarze śniegiem kurzy. W strumykach trawą porośnięty szukają śladu letniej burzy. W górach zostali święci nasi, dzikim w grudzie ryją modły. W lesie trwa jeszcze zapach mięty, szyszkami dzwonią nocą jodły. Zostali w górach nasi święci, wiara ostygła na ikonie. Lękiem pomarzły szyby cerkwi, zgobiły łąki grzechy w szronie. W górach zostali święci nasi, własną niemocą zadziwieni. Pies mokrym nosem w sianie węszy, gorąca strawa dymi z sieni.